kochani, nie mam na dzisiaj żadnych pytań, więc po prostu będę mówiła rzeczy, które przychodzą jako ważne. Więc powiem tak, kochani, no tak jak było mi przekazywane, że na jesień będą duże zmiany i one się zaczynają, nie wiem, co tam będzie na arenach świata jako stara rzeczywistość, ale będzie się wiele działo na pewno. Natomiast mnie interesuje to, co się dzieje w nowej rzeczywistości, czyli w tej nowej energii, w którą wkraczamy, czyli w światło. Światło, które nas prowadzi, i to światło jest Bogiem. Bóg jest światłem. Światło jest miłością, Bóg jest miłością, miłość jest Bogiem, jest światłem. I tak wymiennie, specjalnie jakby otulam różnymi nazwami ten święty majestat, z którego pochodzimy jako nasza święta wewnętrzna przestrzeń, nasz dom. Ponieważ no, słowo Bóg i w ogóle różne nazwy tego światła niosą różne konotacje, jako różne przekonania, które ze sobą walczą, tak, w Starym Świecie, jako poprzez różne religie, czy różne kierunki filozoficzne, duchowe, czy naukowe. Natomiast to po prostu jest światło, światło, które zapowiadał Jezus i wielu, wielu mistrzów duchowych, więc to coraz bardziej się rozwija i ta nowa ziemia coraz bardziej się będzie manifestować, kochani, poprzez co, poprzez kogo, poprzez nas. Ludzi, którzy zaczynają coraz bardziej świadomie wchodzić w służbę, czyli uczymy się wierzyć do końca, bo to wiara, wiara w świadomości kreuje rzeczywistość, to wiara w nas wyzwala jakby impuls w świadomości, w której otwierają się nowe przestrzenie percepcyjne dla nas istot w doświadczeniu, więc to wiara nas kształtuje i tą wiarę będziemy budować jako ta nowa rzeczywistość, którą będziemy my, jak ten lodołamacz, jak ja to lubię porównywać do czegoś, słowami porównań jakby malować w naszej wyobraźni, więc ta nasza wiara jak ten lodołamacz będzie przebijać się cały czas naprzód, łamiąc ten lód w sercach naszej ludzkości, tak? No bo wiemy, że nasze serca po prostu zostały zamknięte przez naszą egoosobowość. No i właśnie o tej egoosobowości ja no jestem jakby popychana, żeby dosyć mocno, spektakularnie mówić, dlatego że to jest konstrukt energetyczny, który bardzo mocno osiadł się na ludzkości, na matrycy globalnie i indywidualnie w każdej istocie. Jest to konkretne pole energii, które obiera w cechy nasze światło, naszą indywidualność, naszą duszę. No i ten konstrukt musi być rozpuszczany właśnie przez ten lodołamacz, czyli przez światło, które się poprzez nas chce wyłaniać i ten konstrukt, który stworzył taką rzeczywistość, jakiej nie chcemy, już jesteśmy nią zmęczeni, to światło będzie ten konstrukt w nas, najpierw w nas, indywidualnie oraz kolektywnie będzie coraz bardziej rozpuszczać swoją mocą, swoją siłą, taką jakby ekspansją naprzód, więc to są czasy naprawdę intensywnej ekspansji światła. No i mamy tą przyjemność, ja jestem za to bardzo wdzięczna, że należy do tych istot, które chcą iść tą nową drogą i na szczęście mnie nie ściąga. Znaczy oczywiście, że też jeszcze są momenty, kiedy upadam, wszyscy upadamy i to się nie ma czego wstydzić, to jest naturalne w tej podróży, dlatego że wiadomo, tam ta siła zewnętrzna też jest bardzo silna, bo moc jest neutralna, więc światłość i ciemność, tak jak mówię, nabierają mocy i kontrast się coraz bardziej uderza między sobą i dlatego ten wybór, którą ścieżkę wybierzemy, jest to wysiłek wewnętrzny, który każdy musi wykonać, żeby zacząć żyć blisko w obecności Boga, czyli w obecności światła, w obecności miłości. A to jest przepiękna podróż przy tej obecności. To jest ogromna inteligencja, kochani, ogromna inteligencja. Ja ją bardzo mocno czuję, ona mnie prowadzi. No i już zaczyna moje serce głębia się otwierać i po prostu jak czuję, jak mówię o tym pięknie, jakie to piękne jest, to po prostu to jest naturalne, że nasze serce zaczyna, no po prostu wewnątrz wielbienie się zaczyna, tak jako taka chwała, ta czystość, której dotykasz i na jej tle wszystko, co jeszcze w nas jest cieniem, które zaprzecza tej chwale, temu pięknie, no to po prostu serce oczyszcza też
oczyszcza przestrzeń, oczyszcza wnętrze i to jest naturalne, że no to jest w ogóle cudowna technologia, płacz, kochani. Ja w ogóle odkrywam płacz, to ja kiedyś miałam inne w ogóle wyobrażenia, przekonania na temat płaczu. Płacz był też taki mocno wyparty, szczególnie u mężczyzn, że się nie powinno, że nie wypada, że płacz jakby obnaża nasze słabości. To były takie, wiecie, takie przekonania ponalepiane na tą przestrzeń, a to tak nie jest. Płacz jest mową duszy, płacz jest mową serca. Płacz to jest wyrażanie głębokich uczuć, które chcą wyjść na powierzchnię tej rzeczywistości, a są mocno stłumione, wyparte, jak ja to lubię też tak porównywać do wrażliwej, przepięknej, cudownej, bo wrażliwej, delikatnej, subtelnej kobiety, jako ta głębia serca, która jest zdeptana przez aspekt męski, który jest ciężki. O, tak to lubię porównać. Więc teraz to jest ten czas, kiedy ten mężczyzna, czyli te dwa bieguny w nas się łączą w jednego rodzica, ojca i matkę, więc ten mężczyzna zaczyna nabierać pokory i to są te nasze wszystkie takie ciężkie, męskie cechy osobowości, które walczyły o byt, o przetrwanie. Natomiast ta kobieta była deptana emocjonalnie, była wyparta, była ukryta, była nieważna. I teraz, kiedy to piękno zaczyna być, bo mężczyzna zaczyna jakby się kajać, jakby zauważać, wycofywać, honorować. Więc no to jest, ja tak używam takich słów, ale tu chodzi o rozgrywkę pól energetycznych w nas, w naszym konstrukcie, według którego jesteśmy stworzeni, żeby być taką istotą, która może doświadczać tak szerokiego wachlarza perspektywy życia. Więc no to się piękna rzecz w nas dzieje, czyli no ten aspekt kobiecy to jest ta wrażliwość, to piękno, ta głębia kobieca jako wrażliwość, jako delikatność, ten biegun. No i zaczyna, to jest właśnie ta głębia serca, która się otwiera w wyniku tych zmian. No i ta głębia jest tak piękna, że ten mężczyzna jakby w nas, on po prostu płacze nad. Bo wiecie, kiedy się serce otwiera, to serce jest sumieniem. W sercu jest wszystko zapisane, wszystkie nasze negatywne, ciężkie cechy, myśli, zaprzeczenie naszej prawdy, naszego piękna, więc to ze sobą jest korelujące. Więc kiedy to wszystko się otwiera, te pokłady głębi, które były ukryte, tego piękna, to ta zewnętrzna fasada, gdzie aspekt męski jest synonimem tej zewnętrznej fasady nas, która była mocno na zewnątrz, to ten mężczyzna, ten aspekt męski zaczyna widzieć piękno i na tle tego piękna to sumienie się otwiera, oczyszcza, no i ta wrażliwość, ten płacz, jakby w tym płaczu, no różne energie się odczytuje, ale no dużo jest też w tym, bo ja też i kolektywnie jakby tą przestrzeń odczuwam. Dla mnie już nie ma znaczenia, dlaczego płaczę, czy za jakieś swoje złe myśli, czy za cudze, to już jest w ogóle taki miszmasz, kochani, jak się stajemy tacy wielowymiarowi, że tak naprawdę przestaje to mieć dla ciebie znaczenia, czy to jest twoje, czy czyjeś. Nie ma podziału, po prostu nie ma dualizmu w tej rzeczywistości i po prostu służysz, tak? Jesteś zakochana w miłości, którą zaczynasz wszędzie odczuwać, widzieć, chcieć jej dotykać, chcieć się w nią zanurzać, chcieć jej słuchać. I to sumienie, czyli ta stara matryca, która zaprzeczała, to po prostu na tle tego piękna jakby w nas płacze i jednocześnie to jest ta sama miłość, która jest, kocha ciemność, nie odróżnia, nie rozdziela, po prostu kocha wszystko i to jest taka piękna technologia w nas oczyszczania naszych serc. No i to się po prostu wyłania. Więc do czego ja tutaj zmierzałam? Aha, no właśnie, że te czasy się zmieniają i jesteśmy coraz bardziej prowadzeni, ci, którzy wybierają tą drogę wznoszenia się. Wtedy to nie Tylko jest nie tak. mamy siły wtedy, kiedy, kochani, odsuwamy się od obecności światła. Bo kiedy jesteśmy w świetle, kiedy jesteśmy przy tym świętym obliczu miłości, czujemy to w całym swoim ciele, czyli to jest to poddanie, o którym mówię, w całym swoim ciele, w sercu, w całej swojej istocie, w duszy, to jest energia, w której ty ufasz i wierzysz bezgranicznie, w której masz siłę i tą chęć pójścia naprzód, chęć służenia, bo w tej rzeczywistości ty po prostu we wszystkim widzisz Boga i się nie boisz. Nie obawiasz się niczego. Masz siłę, masz chęć.
Masz chęć na życie, masz chęć na poznawanie nowych ścieżek, na odkrywanie magii. Co to będzie, kiedy pójdę właśnie w tą stronę, do czego serce mnie inspiruje i popycha? I w tej podróży też wiesz, że żeby ta droga się prawidłowo otwierała, do której cię miłość popycha, to ty musisz się jej trzymać. Musisz się jej trzymać, bo bez trzymania się miłości każdy krok, który będziesz robiła w tym kierunku, będzie ciężki, przytłaczający, będzie zalękniony i będzie w tobie walka, że chcesz się wycofywać. Dlatego ta siła, odwaga, którą pokazał Jezus, jest bardzo ważna, a ona też właśnie pochodzi z tego światła. Więc to światło wszystko w sobie zawiera. Będzie nas uczyło nowego życia, tej nowej wibracji, nowej percepcji, magii, jako cudów, które będą stawały się naturalne, kiedy coraz bardziej będziemy w tym świetle żyć. Więc ja tą siłę czerpię tylko i wyłącznie z tej przestrzeni. Wiktoria, ja widzę, że masz rączkę, ale to za chwilkę może, bo pewnie chcesz coś powiedzieć lub zapytać, tylko dokończę właśnie to, co czuję, że jest ważne, żeby wypowiedzieć a propos też tego naszego projektu, o którym będziemy, myślę, że będziemy nim żyć coraz bardziej, bo to się będzie w nas wygryzać, bo to jest coś, co jest nam przeznaczone. No i to jest kierunek Nowa Ziemia, kocha. Jeżeli właśnie wracając, jeżeli ktoś sobie w duchowości myśli, że no to ja sobie tutaj gdzieś tam z boczku się schowam, nie? Żeby to najgorsze minęło i w ogóle, ja sobie tutaj tylko, żeby mieć spokój, to tak się, kochani, nie da, dlatego że no właśnie miłość to jest ekspansja, światło to jest ekspansja, światło to jest rozszerzanie się, a rozszerzanie się, bo ty jesteś potężną istotą w obecności Boga, źródła, jakkolwiek nazwiemy. Jesteś potężną duszą, potężną istotą, istotą w duchu, która jest ogromnym światłem, ogromną mocą, ogromną mądrością, ogromną wrażliwością. I jeżeli, no właśnie, to jest ważne, bo od tego zaczęłam, jeżeli nie czujesz tego światła miłości do innych ludzi, do życia, do świata, to znaczy, że nie znasz Boga. Nie da się kochać Boga. Znam takich wielu ludzi w swojej przestrzeni, którzy opowiadają, jak kochają Boga, a do ludzi mają kolce, ocenę, że nie, nie, to ja muszę się wycofać, bo za ciężko, bo tutaj coś, bo tam coś. A mnie już jest od razu pokazywane w sercu, że no to nie jest miłość. Nie da się kochać Boga, jeżeli nie kochasz i Jego całego stworzenia. Rozumiecie to zdanie? Jeżeli nie kochasz całego stworzenia, to nie kochasz Boga. To jest tylko iluzja, że Go kochasz. Dlatego, że Bóg jest wszystkim, jest każdym. To, co uczył Jezus. Podniesiesz kamień, spojrzysz na kamień, znajdziesz mnie tam, w tym maluczkim. Czyli Bóg jest wszędzie, bo wszystko pochodzi ze światła. I chodzi o to, że kiedy w to światło wchodzimy, czyli żyjemy w bliskości obecności Boga, to zaczynasz Jego oczami, jej oczami, tą nową percepcją, widzieć tą obecność sercem, bo czujesz, tutaj masz ten nowy wzrok, te nowe oczy i masz ogromny szacunek do każdego. I kiedy to utrzymujesz, to ta częstotliwość w tobie, obecności Boga, którego widzisz w drugim człowieku, w swoich rodzicach, w swoim dziecku, w swoim bracie, siostrze, szefie, koleżance z pracy, z klientem, z którym rozmawiasz. Kiedy patrzysz sercem, widzisz wszędzie Boga. I to widzenie powoduje, że zaczyna się magia. Kiedy zaczynasz umieć utrzymać to światło, czyli mieć stały kontakt ze swoim sercem i prowadzeniem tej obecności w sercu, to zaczyna się magia. Wszystko zaczyna ci wychodzić, co robisz. Cokolwiek załatwiasz, jakikolwiek kontrakt, cokolwiek robisz, po prostu ci wychodzi. Dlaczego? Bo serce drugiego człowieka jest poruszone, dlatego że ty je poruszasz, bo ty widzisz Boga i Bóg w drugim człowieku ci się manifestuje. Zobacz mnie. Zobacz, jestem dla ciebie dobry, bo ty jesteś dobra. Jako ten drugi człowiek, tak? Więc no, ostatni przykład z wczorajszego dnia.
No bo czym ja się mogę podzielić? No jedynie swoimi świadectwami, no bo nie żyję w waszym życiu. Jeżeli ktoś będzie chciał się tutaj podzielić, to oczywiście zawsze jest na to Słuchaczy. przestrzeń, bo taką masz percepcję, kiedy jesteś przy Bogu. To jest po prostu niesamowite, jaki ten wymiar jest inny, że widzisz jednego. Obojętnie z kim rozmawiasz, widzisz tego jednego, który się uśmiecha i ten uśmiech jest wymowny, bo on ci mówi, że patrz na cuda, patrz na cuda, wszystko jest Tak dobrze. jest. Uczymy No się i pan. nie z wykładu, a z przykładu. I kochani, my w takie czasy wracamy. Koniec teorii. Ludzie są zmęczeni gadającymi głowami w internecie. Naprawdę są zmęczeni, dlatego że energia się zmienia. Dzisiaj przykład, a nie wykład. Nie mów, a pokaż. I dlatego zobaczcie, jakie to jest korelujące, że my teraz wchodzimy w czyny. Wchodzimy w czyny, do tego nas energia, zmieniająca się energia popycha. Natomiast kiedy Więc jeszcze zbliżę się do Boga, no to jest taka mega siła. To jest właśnie. taką czuję siłę, taką wiarę i w ogóle taką chęć, taką niesamowitą chęć, żeby iść naprzód, wchodzić z tym światłem do ludzi, bezpośrednio rozmawiać, dotykać. Jest podniecenie, jest ekspresja, jest pasja. I to jest, kochani, nowa energia nowej ziemi. To jest ta wibracja, do której mamy się przyzwyczajać, na nią patrzeć, z nią przebywać, poświęcać czas, czyli robić wszystko, żeby być blisko, blisko, blisko tej obecności. I kiedy zaczynasz tego Boga dotykać, to światło, tą boskość, tę obecność, jakkolwiek, ja cały czas wymiennie używam słów, bo piszecie do mnie różne rzeczy, jak wam słowo Bóg nie odpowiada, kiedy ja to słowo wymawiam. Ktoś inny pisze, że boskość mu nie odpowiada. Ktoś inny pisze, że światło też mu nie odpowiada, więc wiecie, no jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził. Dlatego wymiennie używam, bo to są wszystko nasze przekonania, które trzeba ominąć. Te przekonania to jest nasze ego, które gdzieś tak ściana, 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 a to jest tak naprawdę tylko ból przed światłem. Sumienie, które to, co zauważyłam, sumienie jest naszą historią karmiczną, jako polem energetycznym, które wie, że dużo złego zrobiło. Bo czyli przeciwko miłości, przeciwko Bogu, przeciwko sobie. I to jest też dla Boga to nie ma znaczenia, dlatego że miłość kocha, to jest poświęcenie naszej duszy, która zdobyła całe spektrum doświadczeń wibracyjnych, czyli różnych energii, różnych stanów uczuć poza miłością, żeby miłość mogła po prostu jakby zbadać siebie i na tle tego móc siebie poznawać, bo inaczej po prostu nie ma możliwości. Więc to jest służba. To, co żeśmy zrobili niefajnego, to jest też z miłości. Kochani, to, co jest mi pokazane, żeby pokazać Wam, jak to jest piękne i głębokie, ciemność jako, nazwijmy to piekłem, żeby to jakoś Wam tak spektakularnie narysować wibracyjnie. Piekło, w którym są uwięzione jest mnóstwo dusz i część naszej duszy również. Jako stara nasza karma, historia właśnie tego pola energetycznego, iluzji, z którą żeśmy się utożsamiali, odrywając się od centrum ogromnej miłości. Więc to jest, załóżmy, że to jest taka wielka matryca jako ciężkiej, gęstej, niefajnej częstotliwości. Fajnie wiecie, w jakim filmie jest to pokazane. To jest chyba nasz dom, bo mam nadzieję, że nie pomyliłam, i pokazywał stany wibracyjne od tego piekła, czyli nieświadomości, czyli naszej historii, którą ciągle powtarzamy jako koło inkarnacji, kiedy nie rozwijamy się, nie dokonujemy wyboru do światła, bo i tak do światła powrócimy, tylko to jest kwestia czasu dla każdego. Ale tam pięknie pokazuje, taki jest fragment, kiedy świetliści wchodzą w tą czeluść otchłani ciemności uwięzionych dusz, gdzie one tam się w tym błocie babrzą i w ogóle nienawiścią do siebie pałają. I to jest, kochani, nasze ego. To jest syndrom naszego ego. Tylko to jest po prostu tak namalowane w tym scenariuszu. I to, co mi właśnie było pokazane, że to jest taka matryca niefajna, ciężka, gdzie my ze sobą walczymy, się złościmy, jesteśmy oderwani od miłości. I to jest część aspektu naszej duszy, ta strona ciemna. I to całe piekło, kochani, to wszystko, co jest ogromnie przerażające, jest strasznie przytłaczające, jest odpychające. I wiecie co?
Ale jeszcze dodam, żeby to bardziej zrozumieć wibracyjnie, bo ten świat kwantowy nie jest łatwo wytłumaczyć. To piekło, sorry, że takich słów używam, ale kochani, my musimy sobie zdać sprawę, że my będziemy wchodzić w ciemność ze światłem, a świadomość tego będzie powodowała, że ty się będziesz coraz bardziej światła trzymać i zobaczysz, jak ta ciemność ustępuje przed tobą. To jest to, czego uczył Jezus. Naprawdę, kochani, my jesteśmy przygotowywani do ogromnych cudów, więc my nie mamy się piekła bać, absolutnie nie mamy się bać, tylko mamy mieć świadomość, że jest ciemność i tyle, i jej nie osądzać. I teraz, kiedy ta matryca została mi pokazana, ja nawet nie wiem, bo to było w bardzo głębokiej medytacji, czy to był półsen, czy sen, czy na jawie, ja już czasami trudno mi jest te stany odróżnić, ale nieważne, to, co jest, co mi się zapisało w pamięci, żeby mieć świadomość tego i przekazać. Czyli ta matryca ogromnej ciemności i to jest to, co teraz przechodzi nasz świat, tak, że to wychodzi na powierzchnię, że po prostu wszyscy zobaczymy, jacy niedobrzy dla siebie byliśmy i że to jest nasza ego struktura. Ale i to jest gęste, to jest ciężkie, to jest takie gęste, jak to takie błoto, które nas wciąga, zasysa, jak bagno, które wciąga, tak? Natomiast to wszystko przenika subtelny, bardzo subtelny, jako częstotliwość, subtelna matryca światła, która jest w tym, która nie jest oderwana od tego, tylko jest w tym, przenika i kocha, i kocha, i kocha to wszystko, mimo że te istoty nadal nie wybierają, tak jak w tym filmie było pokazane, kiedy świetliści wchodzą. Te istoty, które tam na siebie bluźnią, opluwają się, rzucają, cierpią, kiedy wchodzą świetliści, odsuwają się i uciekają. Natomiast część z nich, niektórzy, przeważnie jest to tak, że to się dzieje drobnymi krokami, jako niewielu, odwraca się, mimo że to światło ich razi, bo światło razi ciemność, odwraca się do światła i zaczyna się kajać i prosić o pomoc. I ci świetliści, jak ktoś oglądał ten film, to jest przepiękna scena. I ci świetliści podchodzą do tych, którzy się kłaniają, wyciągają rękę i proszą, że już chcą zbawienia, już chcą oczyszczenia, już nie chcą pozostać w swoich traumach. I oni otulają ich, przyciągają na drugą stronę rzeczywistości. No i tam później są pokazane te różne takie szpitale jako przenośnia, jak nasza dusza ma uzdrawiane te wszystkie rany z ciemności, które z naszej historii pochodzą. I dalej jest pokazane właśnie, jak światło w postaciach różnych dusz opiekuje się i to jest bardzo przyjemna opieka. Więc to jest cały spektakl rozgrywek świata częstotliwości, ciemności i światła. I teraz my właśnie jesteśmy prowadzeni w takim kierunku, że tam jest ciemność, która wielu ludzi nie jest gotowych na światło, ale w wyniku tego, że zobaczą nasze piękno, że my nie osądzamy ich, tylko patrzymy na Boga, który jest piękny i ten Bóg wtedy wibracyjnie zaczyna się w nich odbijać, czyli moc wkracza do nich i zaczyna ich odwracać na światło, żeby zaczęli patrzeć, żeby zaczęli otwierać swoje serca, no i my będziemy przed nimi tańczyć ten spektakl, ten taniec światła jako miłość, która nas będzie prowadzić w różnych formach, tak? Więc no to jest mi pokazywane i to będzie mega, mega, mega przygoda dla nas wszystkich. Naprawdę do tego jesteśmy przygotowywani i my w głębi serca, duszy, my czujemy, że to jest fajne. My czujemy, że życie dla takiej przygody ma sens, że się chce, dlatego że my czujemy, że jesteśmy powiązani z tą ciemnością, która czeka na nas tak naprawdę, żebyśmy wkroczyli, bo ona sama nie przyjdzie, nie ma siły. Ona po prostu nie ma siły. Jest potrzebna ręka, tak jak robił to Jezus, która jest zanurzona w tym bagnie i zaczyna wyciągać tych, którzy są gotowi. Więc ja jestem podniecona tym wszystkim i nie naciskam, nie napieram na nikogo ani na siebie, tylko po prostu wiem, że mam tylko utrzymywać światło, a Bóg, światło, będzie stawiać scenariusze, sytuacje, czyli otwierać drogę w wyniku tego, że my to światło utrzymamy i będą się sytuacje, okoliczności zdarzać, po prostu się będą zdarzać, więc nie chodzi o to, żebyśmy się nie napinali, chodzi o nasze rozłożenie i życie w tej nowej energii. Nie dość, że
czujesz sensowność, celowość swojego istnienia jako misja, jako pasja, bo każda dusza ma to zapisane, co ma zrobić na tej planecie w tych czasach, ale do tego to wkracza w twoje życie. Twoje osobiste życie się zaczyna zmieniać, ludzie wokół ciebie, partner, dzieci, wszystko się zaczyna zmieniać, kiedy żyjesz w obecności światła, kiedy pozwalasz, żeby to światło przyjmowało twoje serce, twoje ciało i twoje otoczenie, czyli energię, w której żyjesz jako duch, bo jesteś duchem, jesteś świadomością, która jest duchowa, subtelna, która jest poza zmysłami. Rozwijać. Wspólna praca, to o czym od dawna mówimy, współpraca, braterstwo, jedność, w tych 12 wibracjach, to wszystko teraz zaczyna mocno się wznosić spiralnie jako częstotliwości, które w nas wchodzą. I będziecie zauważać, że to, co was łączy w różnych projektach, wyzwala w was entuzjazm, odrywa was od ciężkości świata, że tych codziennych problemów. Zaczniecie zauważać, że zmienia wam się energia i zaczniecie czuć, że to was karmi, że to karmi waszą duszę, że to środowisko wasze się zacznie robić coraz bardziej atrakcyjne, że będziecie chcieli ze sobą przebywać, bo tak jak mówię, zauważycie, że to was karmi, że inspiruje, że nadaje sens, a mało tego, zaczyna was odpalać twoje potencjały, które masz w DNA zapisane. Ale właśnie a propos tych talentów, w jaki sposób one się będą odpalać? Będą się odpalać tobie poprzez innych ludzi. Czyli poprzez to, że wytwarzasz harmoniczną częstotliwość, która jest współpracą, równością, akceptowaniem innych, słuchaniem innych i współrezonans jako grupy dusz, które się łączą w jakimś wspólnym celu w projekcie, że mają ze sobą jakieś coś podobnego jako artyzm i to będzie powodowało, że się będzie was odpalać to, co jest jeszcze niewidoczne i będzie się otwierać. Tak to, kochani, działa. Więc w takim kierunku jesteśmy prowadzeni. Już nie chodzi tylko o samych artystów. Chodzi o tak samo o różne inne przestrzenie, jako potencjały, które mamy. No różne rzeczy, tak? Ja też siebie obserwuję i też wtulam się w tę obecność. Proszę o prowadzenie i później obserwuję, co do mnie przychodzi, jak mną porusza, jak przestrzeń się zmienia. Czyli uważność, czujność, obserwacja przestrzeni. Co do mnie Bóg mówi, światło mówi poprzez innych sytuacje, zdarzenia, które się pojawiają, bo kiedy nie masz tej czujności, to po prostu biegniesz przez życie i tego nie zauważasz. Pomijasz to, nie jesteś wyczulona, nie wychwytujesz, nie masz wystawionej anteny, która łapie te wszystkie sytuacje i zaczyna rozumieć ten subtelny świat, który się wyłania i wkracza w twoją rzeczywistość. I w ten sposób stara rzeczywistość, jako ta ciężkość, coraz bardziej zaczyna od ciebie po prostu się odsuwać. Oczywiście ona może z powrotem się do ciebie przysunąć, kiedy nie praktykujesz, kiedy nie pielęgnujesz, dlatego że ten nowy świat, tą nową ziemię, to światło subtelne, to królestwo, jakkolwiek nazwiemy, to trzeba pielęgnować, podlewać, jak glebę, którą użyźniasz codziennie, ma ziarenka i ją pielęgnujesz codziennie od chwastów, którymi jest nasze ego, które nas wciąga w świat, stare nawyki, skłonności i wchłaniasz uwagą tam, gdzie osadzasz swoją uwagę, tam wchłaniasz różne niefajne energie i nie rozumiesz tego, nie wiążesz, że one szkodzą. Tu patrzysz. Kochani, nie musicie biegać nie wiadomo gdzie, żeby zdobywać wiedzę, nie łapcie się na te pułapki, bo to jest dalej ego, które myśli, że z zewnątrz coś zaczerpie. Wy to wszystko w sobie macie, to wszystko się w was odpali, tylko macie jedną rzecz zrobić, poznać światło, poznać inteligentne, kochające światło. Nic więcej nie musicie robić. Naprawdę na zewnątrz to jakby w ogóle dla was nie istniało. I zobaczycie, jaka magia się zacznie, jakie cuda, jaka inspiracja, jaka odwaga, jaka miłość, która się będzie chciała przelewać do ludzi. I zaczniecie rozumieć, że to jest właśnie Bóg, który wkroczył w wasze życie jako wyższy wymiar, który zaczyna cię przenikać i zaczyna cię prowadzić i zaczyna tobie to światło układać życie, nie ty. To światło ci zaczyna układać życie, a ty się temu poddajesz i zaczynasz widzieć, że to życie staje się dobre, że problemy zaczynają znikać, że wszystko się układa, tak jak ja z tym telefonem, tak? Bo ty jesteś miękka, jesteś ciepła,
i czujesz, no czujesz miłość, tak? Czujesz miłość, która cię po prostu przenika i inspiruje. A teraz zrób to, a teraz zrób tamto, a teraz chodź tu, pójdziemy. I to nie jest taki głos, jak ja to wypowiadam. No ja po prostu używam języka tego komunikacji, który znamy. Natomiast to jest wymiar, który się telepatycznie z nami, inspiracyjnie się z nami komunikuje, ale ty go odbierasz, kiedy ciągle się kierujesz, żeby z ego wychodzić, które samo z siebie żyje, żeby z tej częstotliwości wychodzić i w pewnym momencie zauważysz, że coś w ciebie wchodzi i ciebie prowadzi inaczej. Albo nawet to, co robisz, robisz dokładniej, czyli inaczej, głębiej. Wejdzie w ciebie energia, że ty po prostu się rozszerzasz i chcesz. I chcesz coś robić, że tu już się zaczyna inna komunikacja, odczuwalna, wibracyjna. Kiedy jesteś w Bogu, to Bóg cię uczy korzystać z emocji, ale jest w tym Jego świadomość, obecność. Jest to energia wtedy ujarzmiona przez światło i ta energia służy i jest nośnikiem dla Twoich słów, dla tej jako słowa. Jest nośnikiem głębszej wibracji, które te słowa wypowiadają. Tego zostałam jakby oświecona w tym temacie tego, co się we mnie dzieje. Ale kiedy zbliżasz się coraz bardziej w tym wymiarze do tej subtelnej obecności, to te słowa w ogóle odpadają. One są niepotrzebne. Zaczyna się intymna komunikacja, jako relacja, która tobą po prostu porusza, że ty jesteś z Bogiem w jedności i to są już tylko odczucia. I kiedy się nasycasz, kiedy ta totalność w ciebie wchodzi, coraz bardziej się rozszerzasz, to jesteś karmiona nową energią. W Biblii jest to napisane, używane słowa manna. To odżywia dosłownie twojego ducha, twoją duszę i to wchodzi tak dużo w ciebie energii, że ty chcesz coś robić. To jest, słuchajcie, to jest tak piękna i jednocześnie silna energia, że ty nie jesteś w stanie wytrzymać w nic nierobieniu. Nie jesteś w stanie, ty po prostu chcesz. Masz tak dużo tej miłości w sobie, że ty chcesz ją przelać. I to jest ta ekspresja. To jest to, co nas miłość popycha, tak? Więc karmisz się, masz tego dużo i później czujesz, jak cię ta obecność wypycha w świat, a teraz idź i dziel się tym, co w tobie zapisałem. Czym cię nakarmiłem? Idź i żyj życie z tą moją obecnością. No i wchodzimy w świat, robimy różne rzeczy i jednocześnie świat, który jest nisko, my jesteśmy wysoko. Naturalnym jest, że świat się tobą odżywia jako inni, tak? Bo tak jest po prostu, więc światło odżywia się, ciemność zawsze szuka wyższego potencjału jako pole energii. Na którymś webinarze o tym też mówiłam. I w sposób naturalny, kiedy działamy, zaczynamy się odczuwać dyskomfort. Szczególnie to się dzieje, kiedy jesteśmy w środowiskach niezbalansowanych, tak? Natomiast kiedy my się nauczymy, żebyśmy ze sobą współrezonowali, żeby nie emocje, a nasze wyższe jaźnie, żeby w różnych naszych projektach, naszych spotkaniach, żeby to nasze wyższe jaźnie jako światło w nas żyły, to my będziemy coraz bardziej wyciszeni. My będziemy coraz bardziej się intuicyjnie ze sobą komunikować, zamiast bleblanie z emocji jak dotychczas, to wszystko się będzie zmieniać. I wtedy tworzymy pole, które jest perpetuum mobile, że wśród nas nie ma osób, które jakby nas zaniżają, bo nasze światło je szybko podciąga, czyli wyrównuje, czyli inaczej zamknij się. Sorry, że ja tak mówię, ale no tak mi jest po prostu podpowiadane, tak? Czyli przywołuje do porządku, żeby się wyrównać do światła. I my wtedy, kiedy ja to słuchajcie, teraz to już mówię z przekazu, tak? Bo to w ogóle dla mnie też jest nowe, jak to w kolektywie, ale kiedy my tak ze sobą współrezonans stworzymy, to tworzymy to moc Bożą. Czyli to, co Jezus mówił, kiedy dwóch, trzech w imię moje się spotka, to jestem. To jest przenośnia tego, co teraz mówię. Więc kiedy my taki współrezonans zaczynamy robić, że wszyscy jesteśmy w sercu oddani tej obecności, tak? Czyli swojej wyższej jaźni, czyli światłu, to ono nas układa, że my tworzymy taką przestrzeń perpetuum mobile, że my się wzajemnie poruszamy i się nasycamy. Jedno od drugiego inspiruje się w słowach,
Dlatego, że ta obecność inteligentna po prostu w nas żyje i przez nas porusza i przez nas mówi. I to jest pasjonujące, czyli wszystkich nas to karmi. Więc właśnie, kiedy są takie społeczności, które są naprawdę oddane Bogu, to tam się wszyscy dobrze czują. Tam wszyscy są inspirowani i chcą tą społeczność w nią inwestować, ją rozwijać, czyli służyć. I to często widzimy w religiach, jako różne organizacje przykościelne, tak? W których ja też miałam okazję współuczestniczyć kilkanaście lat temu. Więc to są piękne środowiska, no tylko że tam są, no wiadomo, wchodzi religia, kościoły, dogmatyzm i tam, no i to przeszkadza i te dusze też nie rozumieją dlaczego, ale dojdą do tego. Natomiast chcę Wam pokazać, co się w nas będzie działo, kiedy my zaczniemy słuchać i się rozszerzać. To po prostu my się będziemy zmieniać i będziemy tworzyć jakby nowy konstrukt energetyczny, jako nowi my, nowa społeczność, no, w szerszej perspektywie nowa cywilizacja, ponieważ to będzie w nas rosło, to się będzie rozszerzać, to będzie zarażać innych. I kiedy my będziemy w tych projektach spójni, to kochani, my będziemy bardzo atrakcyjni. Ponieważ my będziemy nieść moc ze sobą, jako rezonujące ze sobą, kochające się istoty, które rozumieją, że ty, Hania, Juzia, Kazia, Tomek, to Bóg przez ciebie mówi i my się wzajemnie inspirujemy słowami, bo to jest miłość, która chce pomóc drugiemu. I to będzie niesamowity taniec, kochani. Więc takie przykłady będą światu potrzebne na tle zapadania się starej rzeczywistości. I więc przestrzeń jest przygotowywana teraz dla świetlistych, żeby wchodzili. Kiedyś się zawsze zastanawiałam, Boże, jak to będzie? To co, to my tak jak Jezus wyjdziemy i będziemy tam, jak on na tej górze, przemawiać? Nie. To było wtedy potrzebne, teraz nie. Teraz będą różne projekty, będzie taniec, będzie zabawa, poznawanie siebie nawzajem, jak to Bóg przez ciebie działa, inspirowanie, a nie zazdroszczenie, tylko inspirowanie się nawzajem, tak? Czyli zejdzie z nas energia konkurencji, zazdrości, rywalizacji. To od nas będzie odpadać, bo będziemy się po prostu kochać. Jako jedna rodzina, która każdego widzi, każdemu pomaga, chce go podnosić, kiedy upada. Więc i to będzie siła w nas, która się będzie coraz bardziej rozszerzać. Boże, jak mi pięknie dzisiaj płynie. To jest niesamowite. Boże, jaka jestem wdzięczna za to, naprawdę. Bardzo jestem za to, kochani, wdzięczna. Dobrze, to tak mniej więcej trochę, żeby Was zarazić, pobudzić do działania, bo ja wiem, jak jest ciężko, ja wiem, co robi ego, kiedy tam sobie siedzicie sami, ojejku, na spotkanie i się tak mi się nie chce, bo tutaj mam takie problemy przecież, tak? Tutaj pieniądze, praca, dzieci, tu problemy i te rzeczy, które są wartościowe, które Bóg chce rozwijać Twoją duszę do zadań, które ci zapisał, które są piękne, święte i będą cię rozwijać do wieczności, a nie do inkarnacji znowuż, to od tego nas ego ściąga. Więc to jest ten wysiłek, kochani, który uczymy się wszyscy robić. Kiedy czujesz niechęć do wspólnoty, którą będziemy tworzyć jako nasze wspólne działanie, różne spotkania, kiedy będziesz czuć niechęć, to znaczy, że to nie jest ten głos, który do ciebie mówi. I tego się, kochani, musimy nauczyć. Ego cię będzie mamiło, że nie, bo przecież tu trzeba o siebie zadbać, nie czuję się dobrze i tak dalej. To znaczy, że nie masz wysokiej energii. To znaczy, że straciłaś kontakt z Bogiem, bo kiedy jesteś w świetle, to ty to masz po prostu. To jest energia, która cię unosi, że ty chcesz tą obecnością się dzielić. Ty jesteś własny, jesteś w przepływie i to ci sprawia przyjemność obcowanie z ludźmi, którzy szukają Boga. Którzy chcą o takich rzeczach rozmawiać, którzy chcą z inspiracji służyć i coś dawać bezinteresownie. Ta bezinteresowność, kochani, będzie coraz bardziej nam artykułowana w naszym kierunku, do którego zmierzamy, dlatego że w ten sposób będziemy uczeni, czym jest Królestwo Światła i że Królestwo Światła się będzie Tobą opiekować i Twoim życiem. Czyli wychodzimy ze starych wartości w nową Tak, wartość, nie więc z wstali. tego będziemy wyprowadzani poprzez zmianę naszych charakterów. Bo jak wiemy, charakter jest przeznaczeniem człowieka. To już filozofia duchowa o tym od dawna Amen. mówi.
Więc to jest to, kochani, świat częstotliwości, którego się uczymy. I ja w życiu swoim się o tym przekonałam. Kiedy zaczęłam wychodzić ze zmagania, a zaczęłam, bo straciłam wszystko, więc to była ogromna pomoc i łaska dla mnie, że ja musiałam porzucić wszystko, musiałam się poddać, bo już nic nie miałam, więc porzucenie tak bardzo mnie nie kosztowało, bo już nie miałam co porzucić, jeżeli chodzi o materię, bo wszystko straciłam. Tak wspominam, że stałam się bezdomna, na szczęście nie musiałam pod niebem mieszkać, no ale to tak można nazwać, bo niczego nie miałam i po prostu musiałam się wynajmować do pracy na wsi, bo mnie odpychało mnie od miasta pole, żeby po prostu poznać inną rzeczywistość, której nie znałam. Wiejską rzeczywistość, która musiała nakarmić moje biopole, przepraszam, bo byłam no, bardzo zaniżona w energii biznesu. Ciągle pędzenia, walki o pieniądze, o faktury, telefony, czyli takie żebranie o pieniądze, to bardzo mocno, no to też był jakiś program, tak, karmiczny w stosunku do pieniądza, że miałam bardzo ciężką energię, a jak już miałam pieniądze, bo ja miałam taką sinusoidę, sukces, porażka, więc kiedy miałam już jakiś status finansowy, to wtedy wychodziła we mnie duma obnoszenia się z tym, nie? Ja dzisiaj to, znaczy dzisiaj, jak zaczęłam poznawać tą nową rzeczywistość z pozycji duszy, to zaczęłam to widzieć, tak jaka byłam. O, widzicie, patrzcie, co się dzieje, oczyszczam się, bo to są moje stare programy, które gdzieś tam jeszcze są. To wszystko proces, no ale to znaczy, że mówię prawdę, tak? No tak właśnie żyłam, że kiedy były, to ja tutaj już, co to panciowanie już, tak? To taka energia, która zamyka serce, bardzo mocno zamyka serce. Natomiast kiedy spadałam, no to już wtedy ofiara, zazdrosna o wszystko i no po prostu wielka kupa, no co tu dużo gadać. W każdym razie, no na szczęście po prostu Bóg mi wszystko zabrał, zrobił czystki. Od zera wyzerował moją rzeczywistość i bardzo dobrze, bo dzięki temu ja mogłam po prostu zacząć się poddawać. Już mi nic nie przeszkadzało. Co nie zachęcam oczywiście, że masz teraz wszystko zostawić. Nie, słuchaj Boga, to wystarczy, On cię poprowadzi. I teraz, kiedy to robisz, okazuje się, że po prostu twoja przestrzeń zaczyna się rozjaśniać. A to jest światło, to jest głębia naszego serca, która zaczyna się otwierać i te myśli, które były niefajne, one zaczynają znikać z twojej obecności, która jest świetlista, czyli łączysz się z Bogiem w sobie. I to jest cudowny stan, gdzie już rozpuszczasz się w tej obecności, którą tylko czujesz i nic o niej nie wiesz. No i jesteś w domu, tak? Jesteś w domu, który też ma jeszcze swoją dalszą głębię, do której jesteśmy prowadzeni. Zaczynasz płynąć, zaczynasz żyć w częstotliwości flow, gdzie po prostu życie ci się układa samo i zaczynasz rozumieć, że to jest Bóg, który z miłości, jako ten twój wyższy aspekt, ci wszystko daje i że jesteś bezpieczna. W końcu możesz się rozłożyć. W końcu możesz odpocząć, w końcu możesz żyć z takiego planu, który został dla ciebie zaplanowany jako życie, dla tej pięknej wersji na obraz, której zostałaś stworzona jako cudowna istota, cudowna dusza, którą Bóg bardzo kocha i chce się nią opiekować, prowadzić, ale dał wolną wolę, więc musi być na to twoje przyzwolenie. A twoje przyzwolenie to jest poddanie. Więc teraz zapraszam do tej strony.